Drodzy widzowie, tutaj Steelcar, a dzisiaj tym optymistycznym, fajnym tonem zaczynamy już następny odcinek Far Cry 3. Co było w ostatnim odcinku? Było coś niesamowitego. Głupi bug wreszcie się do mnie nie teleportował. Nie wiedział, gdzie jestem. I to jest fajne. A co jeszcze? Ja znalazłem nóż w podziemiach. Przyniosłem go Buckowi, który miał zamian za to oddać mi Kate'a. No i nie robił tak. Chociaż trochę się wkurzył. A ja go dźgnąłem tym nożem, no i go zabiłem. I z tego się bardzo powodu cieszę, ponieważ ten głupek już nie będzie mi przeszkadzał. A my tymczasem kontynuujemy naszą przygodę w Far Cry'u. Już odnaleźliśmy Kate'a, już odnaleźliśmy chyba, jeśli dobrze liczę, raz, dwa, trzy... czterech przyjaciół. Nie wiem, ile jeszcze zostało, w każdym razie jest tu jeszcze coś jedno ważne. Trzeba się zemścić na Hojcie, trzeba się zemścić na Wasie. Tak więc to nie będzie na pewno koniec rozrywki. A tymczasem kontynuujemy. Zapraszam Was również na moje inne odcinki, na inne serie. A tymczasem, dobra, muszę popatrzeć na mapkę, gdzie mam iść. Dobra, mam iść tutaj. Idziemy do Citry, oddać jej nóż. No bo jak sami wiecie, o ile ktokolwiek odglądał wcześniejsze odcinki, śniło nam się po wypiciu jakiegoś tam miksturki, super potiona, śniło nam się, że jakiś tam nóż mamy odzyskać. Tak więc udało mi się go zdobyć. Teraz idziemy do Citry i zobaczymy, co ona na to powie i co się stanie. Tak więc idziemy. Zapraszam Was do oglądania, zapraszam do komentowania i oceniania. No to idziemy. Teraz już skupiamy się bardziej na rozrywce. Zapraszam. Dajemy się do świątyni Citry, oddać jej nóż. Ciekawe, co może się stać. Taka dramatyczna scenka. Yo, yo, biegam po świątynię. Trwa zapisywanie. I'm glad to see you. The knife. It is in your hands? I have it. You return to us bearing that which has been lost. That blade spilled the blood of our ancestors. It has been conquered. The dead have been avenged. Widać, wszyscy są tu pod pantoflem tej oto kobiety. Nawet broni nie ma, wszyscy je słuchają. Mogliby tu jakąś historię powiedzieć o niej. Co to było, kiedy została władcą, władczynią, królową, nie wiem jak ją nazwać, ale... No cóż. What is it you desire? To save my friends. Are you sure? Właśnie, trzeba zabić ich. Once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand. The smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. A warrior from the Northern Kingdom heard of the giant and vowed to slay him. And Tata on his body, to power from the land of the dead. And when he was ready, he walked the path of the lotus pond. The giant arose from still waters, and the warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakyam. Interesujące. Our people. Naprawdę. Now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tata. Help us free our captive warriors and I will give you the power you desire. Dobra, kogo mam uwolnić? I'll do it. And I will see you again soon. Warrior. Jestem wojownikiem, yeah! Na 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 na. Opuść świątynię Citry.
Yeah, na parku. I tak, o, ale się, co ten gnój robi? Jesse, we are leading an attack against a convoy of prisoners taken by Vaz. Wait, what's the plan? An ambush. Go meet the men that you will be working with. They're in Churchtown. They'll be very happy to help you. Jeśli oni coś planują, to musi być to duża akcja. Gdzie ja mam iść, gdzie mam iść? Porozmawiać z przywódcą rakia. La 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 la. No nie, myślałem, że tutaj mam... Dobra, czyli udajemy się na złomowisko. Chyba tutaj najczęściej podróżuję, tak? To chyba była mój pierwszy posterunek, pierwsza misja, który właśnie zdobyłem. No i jednak tak dookoła tego najwięcej misji się robi. Chociaż już na mapie widzę, sami wiecie co, tam niżej jest też, są rzeczy. I jestem ciekaw, co tam będzie. Pewnie następna mapa, więcej na pewno będzie zabawy już. Uu. Ale muszę uzupełnić amunicję. Dobra. No nic akurat nie zmieniałem od czasu od ostatniego odcinka. Chociaż nieraz tak naprawdę prywatnie gram, żeby sobie zdobyć na przykład, nie wiem, nową kaburę czy coś. Ale teraz nic nie zmieniałem. Tak więc zostało wszystko to, co mam. Ten karabin maszynowy, moja ulubiona snajperka z tłumikiem i FAMAS, który nie jest do końca fajny. A, mogę zmienić na MK16 chyba miałem. O ja. Za darmo. A, walić już to. Idziemy dalej na misję. I to jest najważniejsze teraz, dokończyć fabułę. Ile zwierząt, jakby tam granata walnąć, to jakby wszystkie pipi poszły. Jezu! Jezu! To jest straszniejsze niż Dead Space! Chciałeś mnie zabić, chuliganie jeden! No co klikałem? Kto mi powie, co się stało? What the... A, nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie. Zamienimy sobie od razu moją broń. Użyj zamiast FAMASa i miodzio. Jeśli chodzicie do dżungli, to lepiej miejcie jakąś tarczę z tyłu, albo kogoś, kto będzie zabijał tygrys. Szczerze. Ale dobra. Mimo, że ten tygrys już mnie zabił, trochę się... Jaka operacja zakończona, jak ja nic nie zrobiłem? Mimo, że właśnie ten tygrys mnie zabił, no to kontynuujemy właśnie rozrywkę i jedziemy tam, gdzie mieliśmy jechać od samego początku. Trochę na przełaj. Jestem już teraz bezpieczny, jestem w metalowym samochodzie. Nie wiem, jaką ma karoserię, ale metalowe na pewno ma nadwozie, podwozie, znaczy się. No więc... Głupia ciężarówka! Wychodź, wychodź! Piękne parkowanie! I dubu! Patrzcie, prawie że walnąłem łbem o kamień. Nie wolno skakać na główkę, jeśli nie wiecie, co jest pod wodą. To trzeba pamiętać. Tu chyba już raz byłem. Znaczy przechodziłem jakoś. Ale dobra, o właśnie, zobaczmy. Fajna broń. Przypomina mi Garanta z któregoś Call of Duty. No. Fajna broń. W każdym bądź razie fajna broń. Mam nadzieję, że równie dobrze strzela. A my jesteśmy w jakimś miasteczku. Fajne miasteczko. O, patrzcie, sami nasi ludzie, ale miecie. No więc dobra. I idziemy do kościółka. Nie pamiętam, czy w jedynce, czy w dwójce. Chyba w dwójce była misja właśnie, że zwierzę kościoła się atakowało. Też właśnie zasadkę się robiło. A tymczasem... bomba? Macie bombę. Hell yeah. Mam C4. A nie mogę się porozrzucać byle gdzie. Szybko, biegnij, szybciej! Ziom! Całą cysternę tracić. Hello? Hey Jason, it's Lisa. I'm kind of busy, what's up? Just letting you know that the boat's coming along. When are you back here? I'm not sure. You are coming back, right? Yeah. Okay. See you soon. Jak można z takim opanowaniem mówić? Znaczy ta dziewczyna, nie on. My kurde tu się strzelamy, zabijamy, a ona... Kiedy wrócisz? Łódź jest gotowa! Uuuu, Barret, nie Barret. Ale zaje fajna ten.
snajperka. Widzicie to, co ja? Zostań w wieży. RZ. To są piraci? O, dwa razy więcej doświadczenia za jednego leci. Jeszcze. Patrzcie, walę w kamizelkę. Nie, nie trafiłem! Tam. Boom! Ja chcę w głowę im postrzelać. Trochę spada pocisk. Myślałem, że w kościele też było C4. Jestem tak daleko, oni strzelają we mnie, a nie w tamtych. W każdym razie zaje, fajna snajperka, walę po kamizelkach, a oni zabija, a zabija jednym strzałem. Ale jakie oni mają bronie, ten... Co to, AK-416 mają? No. Uuu. Ktoś we mnie strzela, a tam są. Dobra, mój ludu, dacie sobie z nimi radę. Sam nie wiem, czy to jest HK. Bardzo fajna broń, fajnie wygląda. A jak ktoś fajnie wygląda, to musi dobrze strzelać, prawda? Może nie zawsze, no dobra, ale często. Po co jest ten dwójnóg? Jego nie można używać. Ej, oni... Do jakiej ciężarówki mam wejść? No ja chcę zaskoczyć. Ła, koksik! I w jajka! Nazywam się Jason Brody. Ze snajperką biegam szybciej niż ty bez niczego. Przyjmuję, że taki baret waży 10 kilo. Chociaż to nie jest baret, ale podobny. Wjadź stąd! No nie, skończcie strzelać, ile wach tu jest? Matka was więcej nie miała. Jak tym się zaje, fajnie jeździ, wow. I co ja mam tą ciężarówką zrobić? Takie pytanie szczere. Pieprzajcie. Jedę, jedź! Pip! Nie, nie o to mi chodziło. Jaki ma rozpęd ta ciężarówka. Ich bin Sniper. Jak się zdziwi. Nie. Szybko, ratuję was. Co tu? Co to miało być? Jeszcze nikt mi nie pomoże pewnie, co nie? On mnie zabije. No, no, wiedziałem, no. Ale czy tak na pewno miało być? Ludzie święci. Pomódlmy się, aby teraz przeżyłem. Mówiłeś. Na tym, że jesteś debilem. Shit to change. That is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, okay, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked, all these fucking pricks, everywhere I looked, doing the exact same fucking thing, over and over and over and over and over again, thinking, this time it's gonna be different. No, please. This time it's gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you too! You! It's okay, man. I'm gonna chill, man. I'm gonna chill. The thing is, alright,
The thing is, I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. Po co mu ta cegła? It's like water under the bridge. Ten kamień, cegła? Did I ever tell you the definition? Czemu to jest do mnie przywiązane? Of insanity. Nie mówiłeś. Jakbyś mówił, to byś, to jest wariactwo, a nie szaleństwo. Żegnaj świecie! No! Zamknąć oczy! Ja żyję, żyję! Ej, patrzcie, szyi nie mam tułowia, jak jestem koks. Spaj! Smaszujemy spację! O! Lajka! Udało się! Płyń, ziom, płyń! Płyń do światełka! Jak się zdziwi, że ja przeczytałem... przeczytałem! Jak się zdziwi, że ja przeżyłem... Idź, tu są... O, maczetę mi zostawił. Moja broń, ja broń nie mam! Muszę teraz tym gównem chodzić. Nie lubię shotgunu. I masz deda. Macie jakąś inną broń? O, AK, może być. Muszę teraz przeszukiwać. Bo się czuję jakbym... Kurde, wszystko mi zabrali. That must be where he took the warriors. It's hot. Sniper, sniper, sniper. Kurde, jakby mnie nie widział, to bym zrobił tak. Na tego bym zeskoczył. No nie! Houston, mamy problem! Mam 5 minut. Tylko na co? To jest snajper, który nie ma snajperki. Nie wiem, czy jest w tym jakiś sens, ale kogo to obchodzi? Cholera, snajper! Gdzie mam iść? Tam. Oni mnie nie mogą widzieć, oni mnie nie mogą widzieć, nie mogą, nie mogą. I udało się. Nie wiem, co to za durna broń. Ale ja mam tak mało życia. Mam... Czy musi ich tutaj być a tyle? O, lercie. Nie, 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 zioma, masz jeszcze czas, uwierz mi, że masz. Cholera. Co byś powiedział, jakby ktoś cię nagle zabił? Cholercie, ja to mi chodziło.
No źle to zrobiłem. Nawet bardzo źle bym powiedział. Jak ja se... Co za gówniany snajper? Co by się stało, jakbym... pięk. Na Polskę! O cholera! Ale chociaż nie musiałem z tymi strzelać, wystarczyło, że do śmigłowca spadłem. Tylko co ze mną teraz będzie? Jednak ta gra ma wspaniałą fabułę. Wspaniale to wszystko zrobione. Aż się chce grać! No. Czekaj, ziom, wstawaj! Szybko, ziom! Czemu mi nikt nie pomaga z moich rakiat? Ja żyję! Czy on zawsze musi chodzić tam, gdzie ja jestem? Tam, gdzie Buck? To jest teleporter Bucka, czy co? Nie dotykaj mnie twoim śmierdzącym butem. Jakbym teraz mu tak walnął w głowę, tak... Nie mówiłeś. Nie! Ej, co teraz? Główny bohater zginął. Ludzie święci. Co to może być? Co to ma znaczyć? Koniec gry! Żartuję. Ja wiem, co będzie. Teraz dla ludzi o słabych nerwach lepiej nie patrzcie. Ja też zamykam oczy. A jednak nie mogę zamykać, bo muszę przytrzymać. Dobra, w każdym razie patrzę tylko na to, że myszkę mi pokazuje. Ta gra powinna być plus 18. Taka kupa zwłok jest straszniejsza niżeli wyskakujące potwory w Deep Space. Mała dziewczynka z Bioshocka. Czy sam nie wiem co. Szmaszujemy spację. Żyję. Fuck! Co to jest? Powrócił z martwych. Dennis. How is this possible? Ja to mam szczęście. Luck favors you, my friend. Who's responsible for this? Vas, in celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay, I will tell her right now. Co do tej zapalniczki, która właśnie kulę złapała? O właśnie, gnaty. Właśnie co do pierwszej zapalniczki coś powiem. Widzieliście, miałem zapalniczkę tutaj na lewej piersi, chyba jeśli się nie mylę. Tak, i właśnie ona zatrzymała kula i kulę. I dla was może być to niemożliwe. No ja chcę tylko na wieżę. Pierw na wieżę dojdę. I dla was może się to wydawać właśnie niemożliwe. No dobra, ja nic nie zrobię. Właśnie dla was może wydawać się to niemożliwe, ale wbrew pozorom jest to możliwe. Oglądałem Pogromców Mitu. Znacie chyba raczej ten program. I oni tam właśnie testowali.
I tam właśnie też robili zapalniczką. I co się okazało? Zapalniczka wytrzymała pocisk z Colta 1911. Co jest też bardzo mocną bronią, bardzo mocną. Chociaż, chwilka. Chociaż bardziej mi chodziło tutaj o to, żeby wam powiedzieć, że takie rzeczy naprawdę mogą potrzymać pocisk, ale obrażenia wewnętrzne będą na tyle duże, że mogą zabić. Tak więc, że ja przeżyłem, no to może być nawet trochę fikcja, bo nie do końca musi być to prawda. Poczekajcie, tak, muszę odnaleźć moją broń, tak więc teraz najbardziej skupię się. Czy to jest żart? I tak więc teraz bardziej się skupię na broni, niżeli na tym czymś. A to co, mina? Uuu, C4! Tutaj lepiej się skradać. Nie ma sensu na wariata chodzić, skoro się broń nawet nie ma. A jedno C4 na pewno. O, nawet dwa. O, mina! Czemu oni żadnej broni nie mają? A on się kurde lał na krzaki, no. Rozumiem potrzeby, ale bez przesady. Nie wiem jak wy, ja wolę chodzić powoli, wolę to spokojnie porobić. Myślę, że w tym domu będą moje rzeczy, ponieważ jest to dom najbardziej wysunięty na północ. Tak więc trzeba tutaj ostrożnie. Wrogów już chyba żadnych nie ma nawet. Zawsze jakimś cudem maczetem mi zostawiają. O, o, chodź, chodź tu się. Cholera, już no! Zabiłem go? Zabiłem go! Boże dro! Całkiem przypadkowo. Ja kocham miny. Muszę sobie załatwić taką, nie w prawdziwym życiu, bez kojarzy. Gdzie moją... Moje rzeczy. O, chyba tu. Yeah, mam moje rzeczy. Przypadkowo klikłem Q, walić tam. Hello? Jason, I must warn you. Mas is a mighty warrior, but Hoyt is like a demon. Nikt nie wrócić. One at a time, Dennis. First Voss, then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. Night Theater, wiecie co? Myślę, że zrobię to już w następnym odcinku. W tym odcinku jeszcze wejdę właśnie na wieżę i raczej na tym zakończymy. No bo wolę takie odcinki jednak krótsze niżeli dłuższe, a ten chyba już trwa ponad 20 minut. No więc myślę, że akurat pasuje taki czas wam, mam nadzieję chociaż. No nie, to chyba nie o to chodziło. Aha, tam. Tak. No więc właśnie taki czas około, takie odcinki będą. Zapraszam do oceniania na pewno tej mojej trzykstarczowej właśnie już zrobionych filmików do trzykstarczowej. Naprawdę jest to. Dla mnie jest to wspaniała zabawa przede wszystkim. Zabawa i praktyka. Właśnie nagrywanie takich filmików. Gameplay, let's play, intr. To jest tak naprawdę praktyka dla mnie. Chcę być w przyszłości informatykiem. Nie wiem, jakim informatykiem, najbardziej, no, szczerze mówiąc, programistą. Ale jednak zawsze ma to jakieś zastosowania, zawsze plusy. Zapraszam was również do robienia właśnie takich filmików. Mimo, że jest teraz coraz więcej youtuberów, jak się chce, to się zrobi, prawda? Ja już powiem wam szczerze, na początku tak myślałem. Później mnie zmotywował mój pan Braciszek. No więc zacząłem robić i jak się chce, to się zrobi. Ja już od ponad miesięcy, dwóch chyba nawet nagrywam. I jakoś mi się to tak spodobało, że codziennie coś zawsze nagram. Jest to naprawdę fajna rzecz. Tak więc zapraszam was również do robienia mocnych filmików. A tymczasem zapraszam również do oceniania tego, co już widzieliście. Zapraszam również na inne moje odcinki. Mam nadzieję, że pokazałem wam grę od jak najlepszej strony. Zapraszam na następny odcinek. A mówię, że następnym będzie coś fajnego. I kto się skapnie, chodzi mi coś z Citrą. A co od nią będzie, zobaczycie w następnym odcinku.
i mówię wam, że następny odcinek długo zapadnie wam w pamięci. Tak więc, żegnam was, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć! Nie chcę się z wami szczerać, żegnam was.